Kłaniam się drogim czytelnikom niedzieli i słuchaczom. Naszym gościem jest ksiądz, profesor, doktor habilitowany Józef Krukowski, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalista z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, stosunków państwo-kościół, prawa konkordatowego i prawa wyznaniowego, wieloletni wykładowca KULU i UKSW. Zwracam się do księdza profesora jako znawcy tematów konkordatowych, ale na początku bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże profesorze, otóż 10 lutego 1925 roku został podpisany konkordat regulujący stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Mija 95 lat od tego wydarzenia. Jakie zasadnicze znaczenie miał on dla odrodzonej II Rzeczpospolitej? Zapewne był znakiem akceptacji zmian politycznych na mapie Europy po I wojnie światowej. Myślę, że do tego, aby dać trafną odpowiedź na pytanie pana redaktora, to trzeba na wstępie rzeczywiście zdać sobie dokładnie sprawę z tego, czym jest konkordat. Uważam, że jest to najlepszy z możliwych instrument regulacji stosunków między dwoma podmiotami, danym państwem i Stolicą Apostolską jako przedstawicielem Kościoła katolickiego w danym kraju, a jednocześnie podmiotem stosunków międzynarodowych, suwerennym podmiotem, tak jak państwo. To jest na zasadzie partnerstwa stron zawierany. Więc konkordat to jest umowa międzynarodowa, która zapewnia Kościołowi, a jednocześnie i państwu, stabilizację w wyższym stopniu aniżeli regulacje jednostronne, jakimi są ustawy. Zawarcie konkordatu między Stolicą Apostolską i państwem polskim nastąpiło po odzyskaniu przez naród polski niepodległości politycznej. Fakt ten miał doniosłe znaczenie, przede wszystkim dla narodu polskiego, którego większość zdecydowana należała do Kościoła katolickiego. Kościół katolicki dzielił bowiem w okresie rozbiorów losy narodu. Rosja dążyła jednocześnie do narzucenia ludności polskiej prawosławia i do rusyfikacji. Prusy dążyły do germanizacji społeczeństwa polskiego, a jednocześnie wspomagały protestantyzm. Austria dążyła do podporządkowania Kościoła państwu w swoich interesach, chociaż była państwem katolickim. Kościół zaś przez swoją pracę duszpasterską, mimo stawianych przeszkód, wspomagał naród polski w dążeniu do zachowania swojej tożsamości kulturowej i religijnej. I wspomagał też dążenia do uzyskania niepodległości politycznej. Był więc czynnikiem integrującym naród w okresie rozbiorów. Stolica Apostolska zaś ze swej strony wspomagała dążenia Polaków do uzyskania niepodległości. Papież Benedykt XV wysłał przedstawiciela swojego do Polski, którym był Achilles Ratti, który wspomagał Polaków, że tak powiem, w dążeniu do uzyskania niepodległości, a następnie wystąpił z wnioskiem uregulowania stosunków Kościół-Państwo w formie konkordatu. Ze strony Polski natomiast do tej inicjatywy ustosunkował się pozytywnie rząd, gdy premierem był Wincenty Witos, znany działacz ludowy. Większość polityków polskich po uzyskaniu podległości podzielała stanowisko Stolicy Apostolskiej, dlatego też do artykułu 114 Konstytucji Polskiej Marcowej z 1921 roku wpisano zasadę: stosunki między państwem i Kościołem katolickim będą określone na podstawie układu ze Stolicą Apostolską, która będzie ratyfikowana przez Sejm. Księże profesorze, Kościół w Polsce dobrze sprawił się w czasach zaborów. Jego działalność w dużej mierze ocaliła substancję narodową, ocaliła polską kulturę, język, i to jest nie do zakwestionowania. I jak powiedział ksiądz profesor, polskiemu Kościołowi wiernym ten konkordat się po prostu należał. Ale przecież miał on też swoich gorliwych przeciwników. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo polskie znajdujące się w granicach II Rzeczypospolitej było społeczeństwem pluralistycznym. Nie było jednolite pod względem politycznym i religijnym. Było wiele partii politycznych o różnych założeniach ideologicznych. Były też mniejszości narodowościowe i religijne liczniejsze niż obecnie.
przeciwko uregulowaniu stosunku z Kościołem katolickim w formie umowy międzynarodowej opowiadały się partie lewicowe, silne grupy socjalistyczne, niektóre partie chłopskie oraz reprezentacje mniejszości narodowościowych. No dobrze, ale na czym ta kontestacja przeciwników konkordatu polegała? Na tym, że Kościół katolicki uzyska jakieś szczególne prawa kosztem innych wyznań, że, no nie wiem, ukróci ich wolności religijne, a dowartościuje katolików? Więc ta sprawa została określona też w konstytucji, ówczesnej konstytucji marcowej, mianowicie sytuacja Kościoła katolickiego miała być uregulowana w drodze umowy ze Stolicą Apostolską, czyli mówiono dokładnie układu, a z innymi kościołami, związkami wyznaniowymi w drodze ustawowej, czy też dekretów specjalnych, jak to było, gdy chodzi o stosunek państwa do Związku Wyznawców Religii Mojżeszowej. To był dekret wówczas nawet samego Piłsudskiego, prawda, jako naczelnika państwa. Więc była różnica taka co do formy. Natomiast co do treści, to inne kościoły i związki wyznaniowe ubiegały się o to, żeby im rozszerzone zostały te gwarancje, kiedy zostały wpisane do konkordatu. Ale niezależnie od tego, czy otrzymały takie uprawnienia, to w praktyce były w zasadzie traktowane identycznie. Więc konkordat był potrzebny przede wszystkim w stosunkach państwo a Kościół katolicki, do którego należała większość społeczeństwa polskiego ówczesnego i który miał większy wkład w dążenia Polski do zachowania, czy narodu polskiego do zachowania swojej tożsamości i następnie odzyskanie niepodległości. To zostało wzięte pod uwagę w okresie II Rzeczypospolitej. Księże profesorze, a jak był realizowany konkordat w praktyce? Czy były próby jakiegoś torpedowania konkordatu? No, normy konkordatowe są sformułowane w sposób bardzo ogólny. A życie przede wszystkim jest konkretne i trzeba było uszczegółowić te normy konkordatowe w odniesieniu do nawet nowych sytuacji, które powstawały w tym czasie. Dlatego już wydano kilkadziesiąt ustaw nawet w celu realizacji konkordatu. Kwestią może, która budziła stosunkowo kontrowersje w okresie negocjacji jeszcze, a później realizacji konkordatu, to była sprawa uposażenia duchowieństwa i następnie sprawy regulacji, właściwie przejęcia przez państwo nieruchomości kościelnych na zasadzie pewnego wynagrodzenia, gdy chodzi o ich wartość. I to zostało odłożone na późniejszą przyszłość i nie zostało w okresie II Rzeczypospolitej uregulowane. Później przedmiotem, powiedzmy, takich kontrowersji była sprawa też wpisana do konkordatu dotycząca upoważnienia Stolicy Apostolskiej do przesyłania prezydentowi Rzeczypospolitej informacji o nazwisku kandydata na stanowisko biskupa dzisiejszego diecezjalnego i pomocniczego biskupa Comitatu Successionis, żeby prezydent mógł, jakby chciał, złożyć weto co do jego osoby. I były takie dwa wypadki raptem w okresie tego dwudziestolecia w tej sprawie. Dotknął ksiądz profesor takiej zasadniczej kwestii, która jest chyba główną osią sporu, tak wczoraj jak i dzisiaj, a mianowicie, że Kościół za bardzo wtrąca się w sprawy państwowe, czyli nie w swoje sprawy, a przecież jego opiece podlegają ci sami ludzie, którzy są też obywatelami tego państwa. Zastrzeżenia były tylko w okresie przedsoborowym. Po Soborze Watykańskim II Stolica Apostolska zwróciła się z apelem do państw, żeby zrezygnowały z tych uprawnień i sama się zrzekła wszelkich przywilejów, jakie przyznawane były czy Kościołowi w danym państwie. Rozumiem takie samoograniczenie, ale w Polsce po 1945 roku ubiegłego wieku konkordat przestał być problemem, bo został przez ówczesne władze komunistyczne zerwany. Chociaż wydaje się, że po zmianach terytorialnych w wyniku II wojny światowej sytuacja sprawiała wrażenie no, tej podobnej sprzed 95 lat. No, sytuacja była radykalnie jednak inna. Mhm. Przede wszystkim głównym sprawcą zerwania konkordatu był przywieziony z Moskwy tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, który 12 września już 1945 roku podjął uchwałę o zerwaniu konkordatu z 1925 roku, oskarżając bezpodstawnie Stolicę Apostolską o naruszenie go podczas okupacji Polski przez Niemcy hitlerowskie i stwierdził, że nie uznaje nominacji administratorów apostolskich ustanowionych przez kardynała Augusta Chlonda, prymasa na ziemiach odzyskanych. Więc zerwanie konkordatu
1925 roku przez władze komunistyczne nastąpiło z pogwałceniem wymogów prawa międzynarodowego. Stolica Apostolska nie została nawet powiadomiona o przyczynach czy o tym fakcie. Ogłoszono tylko w prasie codziennej. Władze te po objęciu bowiem dyktatury przystąpiły do narzucania społeczeństwu polskiemu takiego systemu relacji państwo-kościół, jakie zostały wypróbowane już w Związku Radzieckim po rewolucji bolszewickiej. Był to jednocześnie cezaropapis stalinowski od strony, powiedzmy, formalnej, a od strony takiej politycznej to był monizm ideologiczny i polityczny. Monizm polityczny polegał na przyjęciu założenia, że jedynym, powiedzmy, organem władzy, który decyduje o życiu społecznym, to jest oczywiście partia komunistyczna. Inne są zdelegalizowane albo mają pod dyktando występować, jak to było w odniesieniu na przykład do partii chłopskich w Polsce. Natomiast gdy chodzi o monizm ideologiczny, przyjmował założenie, że jedynym światopoglądem prawdziwym to jest światopogląd materialistyczny oparty na filozofii marksizmu i leninizmu. Inne światopoglądy, czy tym bardziej religie, mają z powodu stopniowo wymierać. A jeśli nie wymierały samorzutnie, to państwo przyspieszało to w rodzaju terroru różnego rodzaju. No ale Kościół przetrwał w Polsce Ludowej, wbrew jej władcom wierni wytrwali przy Kościele, a Kościół nie opuścił wiernych. Po 89 roku ubiegłego wieku zaczęto zabiegać o przywrócenie konkordatu i taki konkordat podpisano w 1993 roku, ale też były kontrowersje, też nie było ogólnonarodowej zgody w tym względzie, chociaż podpisano go podczas rządów postkomunistycznych. Czy ja dobrze pamiętam? No nie, podpisanie nastąpiło jeszcze, gdy to był rząd solidarnościowy, który taki chwilowy stosunkowo był, ponieważ nastąpiła zmiana tego rządu z powodu zgłoszenia takiego wniosku i popartego przez prezydenta Wałęsę wówczas. I rząd pani Suchockiej upadł szybko, ale zdążył jeszcze podpisać konkordat. Konkordat stał się przedmiotem wówczas walki politycznej. Społeczeństwo nie bardzo orientowało się, co to jest konkordat, a wówczas niektórzy prawnicy, już nazwisk nie będę ich podawać, żeby nie zrobić im reklamy, bo jeszcze niektórzy żyją, już niektórzy nie żyją, głosili poglądy, że konkordat polski powoduje dyskryminację religijną wyznawców innych religii. No i tam szereg jeszcze innych zarzutów stawiano, które nie miały poparcia w konkordacie, tylko były jakimś zwykłym urojeniem, ale społeczeństwo nie znało treści konkordatu i niektórzy mieli wątpliwości albo nawet protestowali w konkordatowi. Trzeba było długiego okresu, żeby społeczeństwo zrozumiało, co to jest konkordat. Księże profesorze, konkordat w nowej rzeczywistości funkcjonuje prawie 30 lat i jest wyrazem jakiejś sprawiedliwości po latach komunistycznego oszargania Kościoła i wiernych. Niemniej obecnie coraz mocniej do głosu dochodzą takie siły liberalne, lewicowe, postkomunistyczne, które żądają zniesienia konkordatu, mówiąc kolokwialnie, chcą ukrócenia rządów czarnych, ukrócenia władzy Watykanu. Z jednej strony jest więc zamysł taki ideologiczny, aby osłabić pozycję Kościoła w Polsce, a tym samym osłabić wiernych jako wolnych obywateli, a z drugiej strony, no właśnie, ci sami obywatele nie za bardzo orientują się, w czym rzecz. Nowe pokolenie Polaków nie rozumie istoty Kościoła, nie wie, że pojęcie Watykan nie wyczerpuje definicji, czym jest wspólnota Jezusa Chrystusa i wydaje mi się, że spór o konkordat jest sporem fundamentalnym, nie tylko, powiedziałbym, technicznym. No trzeba tak sięgnąć do tej rzeczywistości już III Rzeczypospolitej. Otóż rzeczywiście po podpisaniu konkordatu nastąpiła fala dezinformacji. Stawiano zarzuty nie mające oparcia w treści konkordatu. Chodziło o to, żeby pozyskać ludzi do wyborów. Wówczas do władzy chciała dojść socjaldemokracja. My się dawni komuniści przemianowali się na socjaldemokratów i skrajnych liberałów. I oni byli głównymi przeciwnikami ratyfikacji konkordatu. Ale obawiali się w okresie debaty nad konstytucją, że jeżeli nie wpiszą do konstytucji możliwości ratyfikacji konkordatu, to episkopat może
wezwać społeczeństwo do odrzucenia tej konstytucji. Mhm. Dlatego też do konstytucji z 1997 roku wpisano taką zasadę identyczną z tą, która była wpisana do artykułu 1 Konkordatu. Mianowicie poszanowanie zasady autonomii i wzajemnej niezależności Kościoła i państwa, każdego w swoim zakresie czy swojej dziedzinie oraz współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Więc w ten sposób artykuł 1 Konkordatu, który był przedmiotem takiego ataku ze strony postkomunistów, wszedł do artykułu 25 Konstytucji. I dzięki temu otwarta została możliwość ratyfikacji Konkordatu od strony formalnej. Ale postkomuniści, którzy byli u władzy i przygotowali też tekst Konstytucji, sądzili, że po uchwaleniu Konstytucji utrzymają się przy władzy i odrzucą Konkorda. Dlatego do końca, już po wyborach też nowych, blokowali ratyfikację Konkordatu. Taka była smutna rzeczywistość. A czy perspektywa wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej miała wpływ na procedowanie Konkordatu? Znaczy się w okresie debaty nad Konstytucją, to ja uczestniczyłem w tych pracach jako obserwator Episkopatu Polski, to owszem, wówczas przewodniczący Komisji Konstytucyjnej zwracał się do Brukseli z zapytaniem, czy wpisanie takich zasad do Konstytucji, jak między innymi też artykuł 1 Konkordatu 25 następnie Konstytucji, nie będzie stanowić przeszkody wejścia do Polski, do Unii Europejskiej. I nie stawiano przeszkód. Mówiono, że to nie stanowi przeszkody. Dlatego też tutaj Unia Europejska nie stawiała w tej sprawie przeszkody i można powiedzieć, że obecnie, gdy chodzi o traktaty Unii Europejskiej, to szanują, że tak powiem, autonomię państw członkowskich. I każde państwo, czy ma konkordat, czy nie ma, to samo decyduje o tym samodzielnie, autonomicznie, nawet niezależnie. Gwarantuje to traktat lizboński. Natomiast są grupy ideologiczne, które w Unii Europejskiej stawią teraz dominujący, nawet można mówić, charakter i w sposób pozatraktatowy starają się w formie różnych jakichś instrukcji takich czy innych informować odpowiednie grupy krajowe, żeby blokowały czy utrudniały ratyfikację, nie ratyfikację, ale realizację konkordatu. Nie ulega wątpliwości, że konkordat jest potrzebny dla całego społeczeństwa, nie tylko dla Kościoła i katolików, ponieważ gwarancje, jakie zostały wpisane do konkordatu, są to gwarancje wolnościowe, które zostały następnie rozszerzone na inne kościoły, związki wyznaniowe, które mają uregulowaną sytuację prawną w drodze ustawy czy rejestracji. I one z tych samych gwarancji korzystają, które zostały wpisane w kontekście konkordatu, to można powiedzieć, jest potrzebne dla całego społeczeństwa, nie tylko dla Kościoła katolickiego i jego wyznawców. Konkordat w ten sposób respektuje, łącznie z konstytucją, pluralizm światopoglądowy naszego społeczeństwa, bo niewątpliwie taki jest. I tylko należy ubolewać, że są tacy dziennikarze czy publicyści, którzy tego nie rozumieją albo umyślnie usiłują wprowadzić społeczeństwo w błąd. Te ich postulaty są sprzeczne zarówno z konstytucją, jak i treścią konkordatu. Należy nad tym ubolewać i trzeba, oczywiście od tego są media, prostować, głosić prawdę. Chciałbym, żeby ksiądz profesor na końcu podsumował i wyraził życzenie związane z jubileuszem podpisania 95 lat temu umowy konkordatowej pomiędzy odrodzoną Polską a Stolicą Apostolską. No, konkordat z 1925 roku był bardzo potrzebny wówczas w Polsce w celu wprowadzenia pewnego rodzaju stabilizacji w okresie, kiedy trzeba było łączyć ludność zamieszkałą w trzech zaborach i tworzyć nowy system prawa, w tym również system prawa dotyczący stosunków państwo-kościół. Sytuacja była o wiele trudniejsza niż obecnie, ale wcześniej politycy mimo pluralizmu pokonali przeszkody. Sądzę, że obecnie natomiast mamy o wiele lepszą sytuację strony formalnej. Mamy w tym okresie po, że tak powiem, odrzuceniu tego reżimu komunistycznego
wypracowało nasze społeczeństwo gwarancje dobre wpisane do Konkordatu i Konstytucji, które zostały aprobowane przez Stolicę Apostolską, gdy chodzi o Konkordat niewątpliwie. No dzięki temu też, że mieliśmy papieża Jana Pawła II, który swoim autorytetem wspomagał wtedy nasze społeczeństwo bardzo. A teraz musimy sobie samodzielnie radzić, ale sądzę, że jesteśmy w takim stopniu dojrzałości, że sobie damy radę. Dziękuję księże profesorze za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Przypominam, że naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Krukowski, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, znawca prawa konkordatowego. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże!